Program High Five znany jest głównie z motoryzacyjnych tematów, z aut luksusowych, aut sportowych. W dzisiejszym filmie BMW serii 7 750 o mocy prawie 400 koni mechanicznych, ale w tym filmie chciałbym się skupić bardziej na tym, kto prowadzi ten samochód, niż na samym aucie, ponieważ w dzisiejszym filmie mamy przyjemność gościć Marcina Krzywkowskiego. Cześć Marcin. Cześć. Marcin jest osobą, która związana jest z bardzo głośnym tematem zakładów bukmacherskich i w dzisiejszym filmie przybliżymy ten temat nieco. To jest prawie 400 koni i przyspieszenie jest 4,9 do setki. 4,9? A to mnie zaskoczyłeś teraz. No dawaj, redukcja. Ale to jest ten komfort. No... taki majbachowski styl, że tak powiem, w tych siódemkach. Fajna sprawa. Marcin jest przede wszystkim doktorem nauk matematycznych, naukowcem, przedsiębiorcą, politykiem, szachistą, zawodowym czy zapalonym? Półzawodowym, co najwyżej. Świetnie. No i jest też człowiekiem, który oskubał na kilka milionów, wygrał, zarobił kilka milionów na zakładach bukmacherskich. Jeden z bukmacherów zdenerwował się i postanowił z Marcinem walczyć. No i jak to wszystko wyglądało? Co było dalej? Ten bukmacher to fortuna, no i moje wygrane zdenerwowały ich do tego stopnia, że postanowili ze mną walczyć, ale w sposób absolutnie niedopuszczalny, skandaliczny i niezgodny z prawem. I nie tylko zabronili swoim pracownikom obsługiwać mnie, ale rozesłali kartki do wszystkich, czyli kilkuset punktów fortuny w całej Polsce, z informacją, że nie należy mnie obsługiwać z tego powodu, aby zapobiegać finansowaniu terroryzmu i praniu brudnych pieniędzy, jakbym cokolwiek miał z tym wspólnego, więc w ten sposób mnie zniesławiono. Dodatkowo podano pełne moje dane osobowe, imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania i PESEL. Sprawa wygląda teraz tak, że Marcin walczy o odszkodowanie w kwocie 60 milionów od bukmachera. Więcej szczegółów dowiemy się już za chwilę, teraz jedziemy na szybką kawę, bierzemy ją na wynos i siadamy w jakimś miejscu, żebyśmy wspólnie, razem z Wami, dowiedzieli się wszystkich szczegółów, które Marcin ma do przedstawienia. Marcin, jak to w ogóle zaczęło się u Ciebie z taką historią zakładów bukmacherskich, z obstawianiem? Kiedy to było i jak przebiegały te zakłady, w sensie jaki był wynik tych pierwszych zakładów? Zainteresowałem się zakładami bukmacherskimi niecałe 3 lata temu. I na początku grałem chyba tylko w STS-ie, może w STS-ie i w Totolotku, w Fortunie później. I na początku dosyć dobrze mi tam szło, były też takie rankingi w STS-ie, ranking ogólnopolski Mistrz Miesiąca z nagrodą 100 tysięcy złotych. Udało mi się kilka razy ten ranking ogólnopolski wygrać w tym pierwszym moim roku grania, gdy w październiku 2017 roku się zainteresowałem, no i jakoś też to mnie zachęciło. Po pierwszych tam iluś miesiącach udało mi się być koło 2 milionów złotych do przodu w STS-ie. A jak w innych zakładach? W Totolotku około 500 tysięcy, nie pamiętam dokładnie. W Fortunie było inaczej, tam na początku bardzo źle mi szło. I przez kilka pierwszych miesięcy grania w Fortunie, a było to jakieś 2,5 roku temu chyba, no to przegrałem kilkaset tysięcy złotych, chyba około 400 tysięcy złotych i dopiero potem zacząłem wygrywać i nawet wygrałem dużo więcej niż wcześniej przegrałem. Właśnie dopóki przegrywałem w Fortunie, to wszystko było dla Fortuny oczywiście ok, natomiast gdy wygrane się pojawiły, no to już nie byłem takim fajnym klientem, którego wcześniej dobrze traktowano i nawet nadano status VIP. Jak zacząłeś przegrywać? Tak, jak dużo grałem i nic nie wygrywałem, to nadano mi status VIP. Czyli to polega na tym, że firma nadaje ten status poprzez mocne wpłaty, bo zakładam, że... Tak, znaczy nie wiem dokładnie jakie mają kryteria, ale pewnie kryteria wpłat, obrotów, pewnie jakieś takie kryteria. Obstawiałeś te zakłady bukmacherskie w punktach stacjonarnych, czy online, czy... I online, i stacjonarnie. Najpierw sporo online, a potem, gdy się udało wygrywać, to online mi to utrudniano, więc wtedy w punktach stacjonarnych. Kiedy w takim razie zaczęły się te problemy w tym
w tym najbardziej problematycznym. Czy jedynym problematycznym, bo były inne zakłady? Jedynym problematycznym. Jedynym problematycznym. Kiedy były te, kiedy był ten okres, kiedy Fortuna zaczęła się denerwować, że pan Marcin zaczął wygrywać? To było w wakacje 2 lata temu. Nie pamiętam dokładnie, ale chyba lipiec. Nikt ze mną o niczym nie rozmawiał. No zresztą o czym? No trudno by było, żeby Fortuna ze mną się skontaktowała i powiedziała: no wie pan tak trochę za dużo gra, trochę za dużo wygrywa. No nic takiego nie zrobili. Po prostu pewnego dnia zablokowali moje konto online. Gdy napisałem do nich maila, to nijak mi tego nie chcieli wyjaśnić, tylko powiedzieli, że podtrzymują swoją decyzję, konto online będzie zablokowane. I krótko później rozesłali to pismo po całej Polsce, po wszystkich punktach Fortuny. W niektórych punktach Fortuny nawet to pismo zostało rozwieszone w taki sposób, że osoby postronne mogły się z nim zapoznać, niestety. No to pismo, w którym właśnie zawarto moje pełne dane osobowe, dokładny adres zamieszkania, imię, nazwisko, PESEL i informacje, że nie należy ode mnie przyjmować zakładów po to, żeby zapobiegać finansowaniu terroryzmu i praniu brudnych pieniędzy. A kiedy się dowiedziałeś o tym, że takie procedury zostały wszczęte, poszedłeś po prostu do punktu i zauważyłeś to, swoją twarz na punkcie i swoje dane, czy w internecie, czy ktoś tak, ci powiedział? Tak, poszedłem do punktu i po prostu sam zauważyłem kartkę informującą o takich rzeczach, o których sam o sobie nie wiedziałem. Było to pismo, w którym było napisane, że w związku z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu należy nie przyjmować zakładów od pana Marcina Krzywkowskiego. Ulica taka, taka, dokładny adres, numer bloku, numer mieszkania, miejscowość, czyli dokładny adres mój zamieszkania i numer PESEL. No i tyle. No i niektórzy pracownicy może byli rozsądni, żeby niestety tylko samemu się zapoznać, co też jest złe, ale no zapoznali się i mają te dane, a niektórzy byli do tego stopnia głupi i nie w porządku z prawem, że te kartki wywiesili na tablicach, które są w punktach Fortuny i co najmniej w niektórych punktach, nie mam pewności co do wszystkich, ale co najmniej w niektórych punktach mogły osoby postronne, normalnie klienci mogli się z treścią tych pism zapoznać. Przypomnijmy jeszcze, ile szacunkowo Fortuna straciła na tobie, to znaczy ile zarobiłeś na tej firmie? Wygrałem w Fortunie, wydaje mi się, że około 1 000 000 złotych, to znaczy bilans na plusie. Nie nazwałbym tego moim zarobkiem, nie nazwałbym tego ich stratą, bo to jest gra, to jest zakład. Po prostu ktoś może wygrać, ktoś może przegrać i na to trzeba patrzeć długofalowo i całościowo, i Fortuna na wielu graczach w cudzysłowie straciła i na wielu graczach zarobiła. Skontaktowałem się z adwokatem. Adwokat jeszcze przed drogą sądową, po to, żeby niepotrzebnie nie prowadzić sporu sądowego. Można przecież to zakończyć polubownie. Adwokat wystąpił z żądaniem polubownym zakończenia tej sprawy, czyli przeprosin Fortuny i wypłaty zadośćuczynienia za zaistniałą sytuację. Które wynosiło mniej więcej? Nie pamiętam, ile w tamtym piśmie akurat zawarliśmy. Natomiast nie ma to chyba wielkiego znaczenia, bo Fortuna odpisała, że żadnej kwoty zadośćuczynienia nie zapłaci. Mniej więcej, tak? Nie pamiętam dokładnie, co napisała, ale że zadośćuczynienia nie zapłaci i za nic nie przeprosi, dlatego że nic złego nie zrobili i prawa nie złamali. No, podczas gdy jest dokładnie odwrotnie. No bo oczywiste jest, że takich rzeczy robić nie wolno. Napisali, że prawa nie złamali. Tak, ale nie jestem pewien, czy napisali dosłownie, że prawa nie złamali. W każdym razie w wolnym tłumaczeniu. Odpowiedź na wezwanie do dobrowolnego załatwienia sporu była odmowna. Nie byli dobrowolnym zakończeniem sprawy zainteresowani. Tyle, ale twierdząc, że po prostu do niczego takiego się nie poczuwają, do żadnej odpowiedzialności. Tyle, że firma wytoczyła te pisma, o których mówimy. Ty powiedziałeś, zasłała mniej więcej w wakacje 2018, a z tego co pamiętam, wtedy wchodziła już ta ustawa, to całe RODO. Prawo RODO, tak. Które było zaostrzeniem przepisów wizerunkowych i danych
wrażliwych danych osobowych dla przede wszystkim osób fizycznych. No tak, no absurd niesamowity i po prostu głupota, nie tylko, że chamstwo, ale i po prostu głupota Fortuny, no niesamowita. To było kilka tygodni po tym, gdy wprowadzono RODO w Polsce, no i ogólnie w Unii Europejskiej, bo to jest przepis Unii Europejskiej wdrożony też w Polsce. Cała Polska o tym mówiła, że trzeba być bardzo ostrożnym, że zarówno za nieumyślne, jak i umyślne ujawnienie czyichś danych osobowych są ogromne kary. No i tutaj ktoś robi to umyślnie, z niesamowitą premedytacją, bo to było oczywiście po to, żeby mnie obrzucić błotem. To nie było tak sobie, a napiszmy jego dane i napiszmy, że finansuje terroryzm, bierze brudne pieniądze. Tylko naprawdę, obrzućmy go błotem, może się do niego przyklei, może nic z tym nie zrobi. Czy w trakcie i po wytoczeniu pozwu mogłeś na nowo korzystać z usług firmy, czy z tej konkretnie firmy już? Nie, Fortuna już nadal mnie nie obsługuje. To znaczy czasami parę razy próbowałem i wielokrotnie, może nawet kilkanaście razy próbowałem w kilkunastu punktach, powiedzmy, stacjonarnych, i większość z tych prób była nieudana, bo kwota przekraczała 2000 euro, no to chcieli mnie wylegitymować i tak dalej. Poznawali cię. Nawet no, wtedy mnie na przykład nie musieli poznać, bo się dowiedzieli z dowodu osobistego, ale potem, no oczywiście, nie chcąc im ułatwiać tego, grałem poniżej 2000 euro, poniżej 2000 euro nie robi się identyfikacji i wtedy czasami po prostu mnie poznali, albo jakieś tam plotki, informacje krążą i tak dalej, żeby mnie nie obsługiwać, a czasami po prostu mnie obsłużyli, jak nie wiedzieli, że to ja, więc czasami udało się być obsłużonym. Natomiast no, taka zabawa w kotka i myszkę to nie jest nic przyjemnego i nie ma to większego sensu. Natomiast formalnie, jeżeli chodzi o stanowisko Fortuny, postępowanie Fortuny, tak bym to nazwał, to nie, to nadal nie jestem przez nich obsługiwany, pomimo tego, że sąd udzielił mi zabezpieczenia na czas trwania tego procesu. Sąd wydał takie postanowienie, nakazał Fortunie to pismo wycofać z wszystkich punktów i nie wiem, czy zostało wycofane, może z niektórych tak, może z niektórych nie, ale tak czy inaczej do tego się nie zastosowali, bo tego pisma już nie ma, a przynajmniej nie powinno być, a to w tym piśmie przecież była ta informacja, a jednak nadal Fortuna postępuje tak, jak jej się podoba. No, ale znajdzie to swoje odzwierciedlenie w wyroku, jestem przekonany. To było 2 lata temu i do tej pory nie ma orzeczenia żadnego, tak? Nie, odbędzie się na początku października rozprawa. Pierwsza dopiero? Nie pierwsza. Już druga przed Sądem Okręgowym w Bielsku-Białej, bo jest to sąd właściwy terytorialnie dla spółki Fortuna mającej siedzibę w Cieszynie. Ale po drodze były jeszcze 2 rozprawy w Warszawie i pod Warszawą. Tam było przesłuchanie świadków. Więc wszystkie rozprawy razem licząc, to będzie rozprawa 4. I miejmy nadzieję, że ostatnia. Postępowanie z jedną firmą się toczy, ale pytanie też, czy jak inne firmy zareagowały, bo zapewne no, jest to dość medialna sprawa, dlatego pewnie dowiedziały się o tym. Pytanie, czy one też ci uniemożliwiają tego, czy u nich jest wszystko w porządku i czy w ogóle ty nie zniechęciłeś się do tego, żeby grać? Nie, żadna inna firma polska, bukmacherska, nie uniemożliwia mi grania, jedynie często przyjmują zakłady za niższe stawki, czy tam zmieniają, obniżają kursy, więc jest to wszystko trochę trudniejsze, niż by się chciało. Natomiast absolutnie nie robią czegoś takiego jak Fortuna. Poza tym modyfikują promocje, niektóre promocje likwidują, szczególnie specjalnie pod ciebie? Tak, no szczególnie te promocje związane z kuponem bezpiecznym. Jest taka promocja Zakład Bezpieczny i to jest i w Fortunie, i w STS-ie. Było w Totolotku, ale Totolotek już to zlikwidował. No i to było tak, że szczególnie w STS-ie tam maksymalny dopuszczalny kurs na jedno zdarzenie to był 5. Potem po jakiejś mojej większej wygranej następnego dnia już był 3,5. A potem za jakiś czas, po jakimś moim większym zagraniu i chyba też większej wygranej, ale nie jestem pewien dokładnie, jak to było, następnego dnia ten kurs był maksymalny, możliwy kurs był 2, więc po prostu zmieniono zasady promocji. Ale jest to o tyle uczciwe i zgodne z prawem,
że po prostu zmieniono, zmieniono zasady dla wszystkich. Te zasady są mniej korzystne, ale są takie same dla wszystkich graczy w Polsce i oczywiście Bookmacher sam decyduje o tym, czy i jakie ma promocje. Natomiast niedopuszczalnym jest, żeby coś modyfikować bądź uniemożliwiać jednej konkretnej osobie, a dla reszty jest normalnie. Jakie sporty najbardziej Cię interesują przy obstawianiu meczy? To jest tenis, to jest piłka nożna, czy... Piłka nożna. Zdecydowana większość moich zakładów to piłka nożna. Czyli nie miałeś propozycji, wnioskuję, od firm bookmacherskich na zasadzie: panie Marcinie, zapraszamy do naszego zespołu, będzie pan liczył kursy, ustawiał oferty i tak dalej, i tak dalej. Żadna firma nic takiego nie zaproponowała. Coś w stylu: Marcin, zostaj naszym ekspertem. No tak, tak. Słyszałem, że w Stanach, jak ktoś jest dobrym hakerem, to potem się go zatrudnia na eksperta do spraw bezpieczeństwa, no bo wie, gdzie są luki, dla rządu. Wie, gdzie są luki, więc wie, jakie luki, jak załatać. Natomiast tutaj nic takiego nie miało miejsca, no i tak mi się nie zgodzi. Nie musisz odpowiadać na to pytanie, jeżeli nie chcesz, ale spytam Cię, bo jestem ciekawy, myślę, że nasi widzowie również, czy granie, obstawianie meczy bookmacherskich to jest Twoje główne źródło zarobku? Nie, to nie jest w ogóle moje źródło zarobku, bo ja zarobek rozumiem jako coś, na czym człowiek zarabia, czyli w sposób w miarę regularny, pewny, długoterminowy, stabilny, i tak dalej. Jasne. Jak ktoś coś zrobi jeden, drugi czy piąty raz i mu to wyjdzie albo i nie wyjdzie, no na przykład powiedzmy, że wyjdzie, to nadal nie jest zarobek, to jest wygrana, tak było w tym przypadku. Nie, ja jestem naukowcem, jestem matematykiem, przez lata pracowałem, to znaczy no, przez powiedzmy, no skończyłem studia 11 lat temu, pracowałem na różnych uczelniach, wróciłem jakiś czas temu z kontraktu z RPA na University of Johannesburg i od tego czasu na żadnej polskiej uczelni aktualnie jeszcze nie pracuję, ale może to się niedługo zmieni. Natomiast zajmuję się też biznesem, który mi przynosi pewne dochody, więc nie nazwałbym wygranych w bookmacherce pracą ani dochodem. Bardzo wielu jest takich mistrzów obstawiania, którzy idą do zakładu, rzucają 2 złote i mówią, że chcą 10 zakładów na jednym kuponie, do wygrania 5000, no i niestety jakoś tam wychodzi, że jeden mecz mu nie wchodzi albo coś tam się nie trafia. Co Ty w ogóle o takich kuponach sądzisz za 2 złote? No jest to najczęściej nieopłacalne. To znaczy dobrze, że grają za 2 złote, a nie za 20, bo przynajmniej najprawdopodobniej stracą 2, a nie 20 złotych. Natomiast no, tracimy już na dzień dobry 12% tego podatku. No i poza tym potem z każdym kolejnym zdarzeniem, na ogół im więcej zdarzeń na kuponie, tym bardziej on dla nas statystycznie procentowo nieopłacalny, bo na tych zdarzeniach no my tracimy, bo bookmacher zarabia. Prawdopodobieństwo po prostu maleje. Tak, to, że prawdopodobieństwo wygrania kuponu maleje, to nie jest problem, bo rośnie też potencjalna wygrana. Bardziej chodzi o to, że prawdopodobieństwo, jeżeli zakład miałby być taki, że na nim statystycznie ani nie zarabiamy, ani nie tracimy, to prawdopodobieństwo powinno być równe odwrotności kursu, a to prawdopodobieństwo na ogół jest niższe niż odwrotność kursu. No i z każdym takim zdarzeniem tracimy ileś tam procent, kilka albo i czasem gorzej, więcej. No i im więcej tych zdarzeń, tym więcej procent będziemy tracili. I przy wielu zdarzeniach to może być tak, że na przykład statystycznie z kuponu odzyskujemy 50%, czyli gdybyśmy takich kuponów mnóstwo zagrali, to powiedzmy, że byśmy wygranych odzyskali 50% tego, co wpłaciliśmy. No więc pod względem finansowym nie jest to żaden interes. Marcin, bardzo Ci dziękuję za to, że podzieliłeś się z odbiorcami programu High Five swoją historią dość nietypową, bo myślę, że mało jest osób w Polsce, które mają podobny problem. Życzę Ci tego, żeby w październiku się to wszystko skończyło z korzyścią dla Ciebie, no i dalszych sukcesów w grze. Dziękuję za życzenia i dziękuję za rozmowę. Bardzo dzięki za rozmowę. Wam oczywiście przypominam o subskrypcji kanału. Pamiętajcie, bo to głupie, ale ważne. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć.